W momencie, kiedy słowo inflacja albo stopy procentowe odmieniane jest przez większość z przypadków, a trzymanie pieniędzy na koncie jest raczej oznaką szaleństwa, a nie przezorności, zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Polski Wall Street, podczas której postaram się omówić cały proces, który wywołuje inflacja, no i oczywiście pierwsze symptomy pojawienia się nowego cyklu na horyzoncie oraz. Opowiem o tym, w jaki sposób wpływa inflacja na ceny akcji, na giełdę papierów wartościowych i stworzymy z tego pewnego rodzaju wadę które pozwoli ci odnaleźć się w tym cyklu gospodarczym, które pojawia się co jakiś czas i przynajmniej jeden raz na pokolenie każdy z nas musi tego cyklu doświadczyć. A więc, by specjalnie nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania nagrania. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań związanych z wpływem inflacji na rynek papierów wartościowych jest to, co może się wydarzyć, co należy robić. No i tutaj odpowiedź jest bardzo krótka i bardzo konkretna. Otóż w momencie, kiedy temat inflacji już bryluje w mediach, kiedy już w zasadzie jest ta inflacja na tyle duża, że, że wszelki wobec o niej się opowiada, jest już za późno, by Sprzedawać swoje aktywa na rynku. Widać to zresztą to po giełdzie, ponieważ patrząc na dzień dzisiejszy, mamy połowę lipca, to spadki od początku roku sięgnęły ponad 20%. Jeśli mówimy o SP, Nasdaq ponad 30%, WIG, nasz rodzimy, rodzimy rynek, 31%, a nasza lokomotywa WIG 20%. W granicach 35% od szczytu z początku roku, a więc tutaj efekt inflacyjny jest bardzo dotkliwie zauważalny. Natomiast musimy sobie uświadomić, jaką perspektywę inwestycyjną reprezentujemy. Jeśli jest to perspektywa krótkoterminowa, no to jeżeli nasze zakupy były poczynione w momencie, kiedy na rynku było te prosperity, i wszechobecne wydawało się, że te prosperity jest wręcz. Nie do utracenia, no to jesteśmy na dotkliwych stratach. Natomiast jeśli jesteśmy inwestorami długoterminowymi, no to powinno to być w zasadzie te ryzyko wkomponowane w jakość naszego portfela, i pomimo tak dużych, dotkliwych spadków, nie powinny one w takim samym stopniu odłożyć się na naszych rachunkach. Oczywiście, to nie jest tak, że ci wybitni inwestorzy w tym momencie nie stracili ani jednego dolara. Nie, oni również uczestniczą w tych stratach, natomiast te straty nie są w stanie wysadzić ich z przysłowiowego siodła. A więc jeśli jesteś inwestorem krótkoterminowym, no to tutaj sytuacja nie jest tak jednoznaczna. Tym bardziej, jeśli ten termin, w którym sobie założyłeś, że tą inwestycję będziesz keszował, się zbliża, no to tutaj nie jest to sytuacja do pozazdroszczenia. Natomiast jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, to tutaj mogę Cię uspokoić, ponieważ, znowu, statystyka historyczna pokazuje, że jeżeli inwestujemy w wartościowe biznesy, takie, których pewne elementy fundamentalne typu ich zyskowność, jakby. W sposób biznesowy, tak, model biznesowy i tak naprawdę funkcjonalność gospodarcza jest zachowana, to takie biznesy bardzo szybko odrabiają straty, które zostały wygenerowane właśnie w przypadku takich korekt. Kolejna sprawa, wracając już do, tego, do tej inflacji, szczyt inflacyjny często poprzedzał koniec cyklu podwyżek stóp procentowych które swoje jakby te szczyty osiągały zazwyczaj kwart w kwartale następującym po szczycie osiągniętym przez inflację. Na dzień dzisiejszy patrząc na inflację w Stanach Zjednoczonych jest ona rekordowa w perspektywie 40 lat. Ponieważ Ostatnio z tak wysoką inflacją w granicach 15% mieliśmy do czynienia w latach 80. Na dzień dzisiejszy jest to inflacja w granicach 9%, mówię o tej oficjalnej, i nie wchodzimy tutaj w jakieś anały, czy to jest tam przekręcona, oszukana, etc. Pamiętaj, że jeśli chcesz znaleźć sobie jakąś tam formę fundamentów, którym potem operujesz na rynku finansowym, to pamiętaj, żeby trzymać się takiej zasady, że jeśli porównujesz Coś do czegoś, to zawsze, żeby to były jabłka z jabłkami. A więc, jeśli bazujesz na jakiś, jakimś źródle informacji, to staraj się z niego korzystać i na tym źródle informacji twórz sobie własną koncepcję i, i, i perspektywę tego, co się dzieje w gospodarce. Natomiast, idąc dalej, no postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, co dalej? No i jak poukładać ten cały cykl, żeby nieco zrozumieć, to, co się dzieje aktualnie w gospodarce, ponieważ pamiętaj, że agresywna podwyżka stóp procentowych, z którą mamy do czynienia już w zasadzie od kilku miesięcy, okazuje się bardzo dobrym hamulcem. Jest swego rodzaju takim włożeniem w szprychy roweru, który rozpędzony jest. Na tym rowerku, oczywiście, jedzie inflacja. I, i, I w pewnego rodzaju z, zahamowaniem wzrostu cen, ale jednocześnie może to doprowadzić do pewnego rodzaju recesji w gospodarce. Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju układanką, jako klasycznym sposobem poradzenia sobie z problemem, który wcześniej samemu się wywołało. I mam tu na myśli, oczywiście, organizacje rządowe. I czy tylko strach, tak naprawdę spowodował spadek tych cen. Nie. Czynniki są zupełnie ekonomiczne i zawsze utwierdzone w gospodarce, bo pamiętaj, że oczywiście pewnego rodzaju czynniki na tydzień, na dwa są w stanie. Wywołać spadek ceny. Natomiast jeśli mówimy już o zmianach fundamentalnych, a wzrost wartości kredytu, a spadek wartości pieniądza, to już te elementy zakładamy, do, dokładały jako elementy fundamentalne. I tak, żebyś zrozumiał całą to strukturę. Pierwsza sprawa to ta strona firmowa. Ponieważ w związku z tym, że mamy już nadwyżkę tą, ten wzrost inflacyjny, no to wzrastają. Koszty zdobycia takich półmateriałów, surowców do produkcji tego, czym firma się zajmuje. Druga sprawa, no to też koszty transportu, czyli szeroko pojętej logistyki oraz mediów, czyli chociaż ogrzania lokali, w którym pracują nasi pracownicy, utrzymania odpowiedniej temperatury, w których przetrzymywane są nasze produkty, no i same koszty pracownicze, wzrost co jest charakterystyczne, wzrost wynagrodzeń w takim okresie. No i tutaj jest prosta piłka: no jeśli e, mówimy sobie, o, e, że dobra firma powinna sobie z tym poradzić, no to jedynym sposobem w takiej sytuacji, kiedy te koszty w znaczący sposób wzrastają, to jest wzrost cen produktów, które się oferują. Tak, a więc w ten, w, poprzez ten wzrost staramy z firma stara sobie zrekompensować tak naprawdę te nadwyżki, które mm, zostały wygenerowane. Druga strona to jest ta strona konsumencka, czyli już naszych klientów. Wiadomo, że wyższe ceny to niższy poziom sprzedaży, no bo znowu, Trzeba patrzeć na różne sektory, gałęzie gospodarcze, tak? no, O ile człowiek zrezygnuje z może z Nowego auta, z jakiegoś przemeblowania, tak z pewnych produktów już nie tak bardzo, nie tak szybko. Tak, a, więc, a więc tutaj też biznes biznesowi nie jest równy, natomiast tak czy inaczej, zawsze z czegoś ten konsument będzie rezygnował w większym albo mniejszym stopniu, ale każdej firmie ten spadek się udzieli. Kolejna sprawa: niższy popyt to też niższa sprzedaż dla firm, a to widać w raportach, które firma w. Co kwartał publikuje, no i w tej sytuacji również to doprowadza do pewnego rodzaju spadku cen na rynkach finansowych. Dołóżmy jeszcze do tego ten czynnik makroekonomiczny, czyli wyższe stopy procentowe oznaczają droższe kredyty i większe raty, a w związku z tym również być może. Problem z nabywaniem nowych zobowiązań. I teraz znowu, jeśli mówimy o firmach o niskich marżach na swoich produktach, no to tutaj będziemy mieli zdecydowanie większe problemy od tych firm, które te marże mają stosunkowo wyższe. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, w związku z tym, że możemy posiadać droższy kredyt i w związku z tym wyższe raty, to, to automatycznie do, powoduje, że rezygnujemy z pewnych zakupów konsumenckich. A to z kolei znowu wpływa na niższą sprzedaż po stronie spółek. I tak cały ten pierścień się zamyka, a na horyzoncie zaczyna pojawiać się pierwsza jaskółka e, zmiany w cyklu gospodarczym, ponieważ. Te wszystkie czynniki wpływają na spadek popytu, szeroko pojętego. Firmy zaczynają się orientować, że no, tego popytu nie ma na takim poziomie, jaki był jeszcze 3-4 miesiące, albo kwartał, czy dwa kwartały wstecz. W związku z tym zmniejszają produkcję. Wszystkie subfirmy, które do, jakby e, w, w, współdzieliły ten proces produkcyjny, Zaczynają notować nadwyżki swoich towarów, a więc tutaj też zas zostaje zastopowana produkcja. Idąc dalej, redukcja kosztów. Firmy wewnętrznie wiedzą, że no, jest taka sytuacja, jaka jest, a więc nie potrzebują aż tylu nowych produktów, nie potrzebują w związku z tym przysłowiowych rąk do pracy, a więc tu wzrasta bezrobocie. Bezrobocie powoduje z kolei, że Cena za pracę spada, tak, ponieważ ta konkurencja zaczyna się pojawiać, tych pracowników zaczyna się pojawiać, ponieważ wcześniej stracili pracę, a więc stają się naturalną konkurencją wzajemną. Idąc od drugiej strony, nadwyżka towarów czyli znowu przecena. Tak, firmy zaczynają składować te towary. Wiadomo, że za składowanie należy płacić. W związku z tym zaczynają pojawiać się przeceny, co doprowadza do zmniejszenia cen. Idąc dalej, logistyka, transport no, o nich siłą rzeczy nie można zapominać. W związku z tym, że mniej się sprzedaje, a więc mniej się też wozi, miejsca w magazynach to przestaje być już. Tak yy, ważne, tak istotne, tak? ponieważ no, mniejszy popyt powoduje, że nie trzeba aż tak wiele składować. W związku z tym, tutaj ceny również idą w dół. No i dołóżmy do tego cegiełkę makroekonomiczną, czyli aktywizują się banki. Ponownie zaczynają cykl obniżania stóp, by w ten sposób stymulować popyt, i znowu musimy sobie przypomnieć starą maksymę z Wall Street, że niedźwiedzie wychodzą przez okno, ale byki wchodzą po schodach, a więc można powiedzieć, że myślę jeden, może dwa kwartały i zauważymy nowy pojawiający się cykl, który znowu firmy, które sobie spokojnie poradziły z tym, co aktualnie mają miejsce, wyjdą na nowe szczyty i znowu będzie pięknie. Taka przynajmniej jest moja wizja tego rynku i co tu dużo mówić powtarzających się cyklów w gospodarce. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście mówimy tutaj o takim szerokim, szerokim skrócie, ale myślę, że obrazującym krok po kroku, co wydarzy się w gospodarce. Natomiast pamiętaj, że tu nie ma żadnej ramy czasowej. Nie ma czegoś takiego, że to wszystko musi się wydarzyć w jeden kwartał czy w cztery kwartały. Tak? Czas jest tylko elementem orientacyjnym dla, dla inwestora. Ale czymś totalnie nie mającym znaczeniu dla szerokiego rynku, dla szerokiej gospodarki. A więc ty jako inwestor nie powinieneś się sugerować tym, że dobra, do grudnia teraz coś się wydarzy, a po nowym roku to coś innego i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam szczerze, tak z doświadczenia, wiele lat spędziłem na tym, żeby starać się tworzyć koncepcje terminowe, że jeszcze dwa miesiące to potrwa jedna rzecz, potem kolejne cztery miesiące, kolejna fala, Etc. Natomiast chodzi o to, żeby z rynkiem współgrać i broń Boże, niczego mu nie narzucać. Tyle na dzisiaj. Jest to pierwsza część dotycząca procesu inflacyjnego. Ponieważ w kolejnej części postaram się podzielić z Wami pewnymi czynnikami fundamentalnymi, które są dobrą jaskółką dla firm, które w tym momencie warto byłoby podbierać. Ponieważ ceny, jak już mówiłem na samym początku, tak, po takich spadkach mówimy o szerokim rynku. Dla każdej spółki jest to spadek bardzo indywidualny, ponieważ może znaleźć walory, które mają renomę w gospodarce, mają swoje miejsce w sercach konsumentów i bynajmniej inflacja im w żaden sposób w tym nie przeszkodzi, a zostały bardzo mocno przecenione, co może powodować, że są w bardzo atrakcyjnych. Momentach do tego, żeby te akcje podebrać z rynku, ale o tym w kolejnym nagraniu. Tymczasem dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego nagrania. I zachęcam do pozostawienia komentarza, lajka, ewentualnie do subskrypcji tego kanału i do usłyszenia w kolejnym Paweł Salamucha. Cześć!